W dzisiejszym filmie Spec Simulator mam dosyć ciekawy pomysł, a mianowicie dzisiaj chciałbym spróbować na maksymalnym możliwym laku trafić jednego z tych huge petów, które są tam u góry, bo nie wiem czy wiecie, ale w ostatnią sobotę oni zwiększyli procent na te huge pety. Tutaj zobaczcie, screena napisali właśnie, że podnieśli procent i co ciekawe, tutaj też zobaczcie drugiego screena, Preston napisał, że bardzo podnieśli ten procent, a więc jestem ciekawy jak bardzo. No i pierwszą rzeczą, żeby osiągnąć maksymalnego laka, to jest oczywiście zrobienie achievementu, tego tutaj, w sumie nie tutaj, tego tutaj, brakuje nam 1500 skraftowanych potek. Muszę przerzucić sobie z drugiego konta potki, może nam się uda dobić te 1500, aktualnie mamy tyle potek, a więc nie wiem, czy to by było 1500, ale musimy to dobić właśnie. I oprócz tego też mamy giga dużo tych wszystkich prezentów, też sobie to na pewno potwieramy, chyba więcej niż nawet w poprzednim filmie. 1100 tych mamy tutaj najmniejszych, tych 200, dwa Titaniki. Musi nam się dzisiaj udać zdobyć jakiegoś huge'a, będziemy próbować znowu każdego huge'a zdobyć, ale tak jak mówię, najważniejszym będą te huge pety. Dobra, przerzuciłem sobie wszystkie potki z drugiego konta, zobaczmy, czy uda nam się zrobić właśnie 7500 tych potek, no jakby tych mamy sporo. Tutaj na coiny wszystkie możemy sobie przerobić, no tutaj troszkę nam tylko dojdzie, ale tych dwójek, jedynek też mamy bardzo dużo, samych tych, będziemy mieć 139. Myślę, że uda nam się zrobić ten achievement. Potrzebujemy jeszcze 1300 tych potek. Musimy skraftować 1300 potek. Jakby ogólnie te koktajle są dużo warte, jakby każdy koktajl jest chyba warty 400 tysięcy gemów, a więc za 10 takich koktajli mamy 4 miliony gemów. Dobra, jeszcze brakuje nam 1000, może się uda w jakiś sposób to zrobić. Nie wiem, jak mi zabraknie, to ewentualnie pójdę na Trade Plaza dokupować te potki. Dobra, tutaj jeszcze mamy taki ostatni większy stack jeszcze w sumie tutaj. 400 nam brakuje dosłownie, żeby ten achievement zrobić. Tych szkoda przerabiać na razie sobie je zostawimy, bo to są mega ważne potki oczywiście do drapienia prezentów. No nie, no najgorzej, trochę mi chyba zabraknie. Zabraknie mi dosłownie, nie wiem, z 40 potek zrobionych. Dobra, to musimy przerobić. 45 potek potrzebujemy. Dobra, te na laka jeszcze. Na coiny w sumie też sobie zróbmy. Nawet na coiny takich potek nigdy nie robiłem. Brakuje nam 13 potek. Dobra, będziemy mieć to. Jakby jeszcze tu na laka zróbmy. I dobra, tu na damage robimy i mamy ten achievement i mamy 10 koktajli, a więc to naprawdę dużo. Na ile w ogóle jest taki jeden koktajl? Na pół godziny. Jakby ogólnie na pewno by dotwierać jeszcze przez noc i tak dalej. Na razie mamy 9 takich potek. Musimy więcej tych ogarnąć teraz jeszcze. Na laka 6. Ale jeszcze jedna jest rzecz mega ważna, która też nam pomoże trochę. Której nie chciało mi się robić przez długi czas, ale teraz będziemy ją musieli zrobić niestety. Jeżeli chcemy mieć maksymalną szansę na zdobycie właśnie huge'a. A mianowicie tutaj za 10 rangę są kolejne jajka. My aktualnie mamy 9 rangę, no i trochę mam tych questów porobione. Jakby no musimy jeszcze 10 tych tierów zrobić i będziemy mieć tą rangę. Nie powinno to jakoś super długo zająć, a więc teraz się biorę za to. I ogólnie też zobaczmy, ile tych huge petów jest, bo podobno teraz jest naprawdę dużo szans na tego huge'a. I jakby nam się takiego jednego udało wydropić, no to to jest bardziej opłacalne, aniżeli awkowanie na prezentach, bo te prezenty mega mocno w dół idą. Jakby co tutaj mamy? Tu mamy krokodyla, żyrafę i red pandę. Dobra, to sprawdźmy żyrafę. No i żyraf jest 530, a więc całkiem sporo. Red pandy jest 751. No i krokodyla chyba w ekwipunku mam. Krokodyl jest 570. No to powiem wam, że oni naprawdę mocno to mogli zwiększyć. Jakby dobra, robię te questy teraz, żebyśmy tą 10 rangę mieli. Jakby zniszczyć 1500 jakby diamentowych rzeczy, no to po prostu musimy sobie tutaj przeawczyć. No i w tym czasie idę sobie robić enchanty. Dobra, zrobię to wszystko i bierzemy się za otwieranie. Dobra, i powiem wam, że chwilę to zajęło, ale już mamy tą rangę, jakby kolejnej na pewno nie będę wbijać, bo strasznie męczące jest wbijanie tej rangi i giga nudne. No i tu jakieś dodatkowe nagrody dostaliśmy, jakąś taką potkę, tutaj laki i 5 spinów. No i tu jeszcze jakieś takie. No i tu mamy coś takiego jakby legendę, czy tutaj coś ciekawego jest? Nie za bardzo. Dobra, teraz robimy to tak, idziemy sobie na spawna, no i to konto mamy oczywiście gotowe w tym momencie, a więc odpalamy oczywiście full team na laka, bo interesuje nas tylko huge pet, nie interesują nas jakieś shiny rzeczy, a więc zakładamy full team oczywiście na laka. Tutaj odpalamy sobie na razie powiedzmy 3 potki, do tego odpalamy 3 koktajle, no i tutaj zobaczcie, ile w ogóle się tego tutaj zaświeciło i właśnie otwieramy, no nie, tak przez 1,5 godziny zobaczymy, czy to się uda się wydropi, tylko w sumie zapomniałem o jednej rzeczy, jakby po co ja tę rangę robiłem, jakbym dodatkowych jajek nie kupił. I tutaj to 1 200 000 kosztuje, dobra, to muszę gemę ogarnąć. A żeby ogarnąć gemę, to między innymi możemy sobie je odebrać z Dakeru. No 76 koła wpadło. I kolejnym sposobem jeszcze w sumie, żeby ogarnąć gemy, to może być kliknięcie sobie na przykład takiego tytanicznego prezentu. Ogólnie tutaj zwiększyli też szanse na huge pety, bo tutaj jest huge pet jakby w tym. Taki, który wygląda jak ten z poprzedniego roku, tylko
taką czapkę ma i coś jeszcze. No tutaj taka bombka nam wypadła i coś jeszcze. I podka na laka, piątkę. No to dwie jedyne wartościowe rzeczy z tego. Dobra, w sumie jeszcze jeden sobie otwórzmy. Jakby wszystkie dzisiaj myślę otworzymy, ale na początku tak sobie po prostu dwa otwórzmy, zobaczmy, czy coś nam wyleci. No jakby tutaj się sypią te wszystkie rzeczy i tak dalej, ale no słabo powiem wam z tymi tutaj, z tymi giftami mi idzie. I w sumie kolejna rzecz to tutaj nagrodę mamy. Budkę dostaliśmy. No dobra, to w sumie pierwsza taka nawet fajna rzecz. Dobra, gemy ogarnięte, kupujemy 3 dodatkowe jajka i mamy maksymalną ilość jajek, jaką da się otwierać. No i tutaj otwieramy 71 jajek na raz. I w czasie, gdy się otwiera na głównym koncie, to musimy przygotować drugie konto, żeby zdublować nasze szanse. Chociaż przygotowanie tego konta, już wam mówię, na czym będzie się opierać. No założeniu full enchantów na laka. No i kupieniu oczywiście Game Passu, który daje nam 25 razy większą szansę na huge oczywiście. I w sumie przy okazji możemy sobie też jedno jajko kupić. Może wyleci nam tutaj już pierwszy huge pet. Dobra, i mamy to. Kliknijmy sobie tak jedno na luzaku. Zobaczmy, czy jakiś huge'ik nam właśnie wyleci z jednego jajka. No niestety nie. Dobra, ale tutaj robimy to samo. Odpalamy 3 potki na laka, odpalamy 3 koktajle i niech się to otwiera. Tutaj 65 jajek niestety, bo nie chce mi się rangi wbijać. Dobra, i na razie minęło 1,5 godziny i przez 1,5 godziny niestety ani na jednym koncie, ani na drugim nie udało nam się wydropić huge'a. Może z 2 tepety mi się udało wydropić. Tego jednego już miałem w ogóle, on jest mocniejszy nawet tego Colorful Dragona, ale teraz musimy zrobić jedną rzecz. Musimy podjąć drugą próbę z tytanicznymi prezentami, bo teraz zwiększyli szanse na Titaniki. Zobaczcie tutaj tego tweeta od Prestona, napisał, że właśnie wprowadzili tą zmianę i powiem wam, że możliwe, że naprawdę mocno zwiększyli tą szansę na Titaniki, bo do godziny 17 był tylko jeden Titanic, a o 17 wprowadzili tą zmianę, teraz jest godzina, nie wiem, 21 i wpisujemy sobie ten Titanic i tu, gdzie ten Titanic jest w ogóle Silver Dragon, piszmy w taki sposób i zobaczcie, że jest już 21 tych Titaników, a więc prawdopodobnie mocno to zwiększyli i pewnie też na huge zwiększyli, a więc może coś nam uda się wydropić. Jakby poprzerabiajmy sobie to wszystko, będziemy mieć 233 takie, do tego będziemy mieć 83 te, czyli large będziemy mieć 26, czyli będziemy mieć na starcie 6 Titaników, jeszcze mam 3 miliony, to mam nadzieję, że 4 uda mi się za to kupić. No i mamy znowu 6 tytanicznych prezentów, a więc możliwe, że nawet otworzymy więcej niż we wczorajszym filmie. Jakby ile mam punktów w klanie? Mam 15 tysięcy punktów w klanie. Dobra, musimy pójść na Terry Plaza i musimy to kupić. Jakby nie wiem, czy ceny już tego przypadkiem nie wzrosły. O, przy okazji tutaj prezent kolejny. Jakby nie chce mi się tego szukać, ale jak sobie gdzieś się zauważę, to sobie zbieram. I tutaj jeszcze możemy spróbować huge'a zdobyć też, ale teraz tylko tak sobie z 2 razy to kliknijmy, później zajmiemy się, żeby więcej tego otworzyć, bo tych kluczy też mam sporo. Mam 35 i jeszcze tu 21 będę mógł zrobić. Jakby może dzisiaj też wszystko otworzymy, bo no dzisiaj musi nam się udać huge'a jakiegoś wydropić. Ostatnio nam się nie udało, a więc miejmy nadzieję, że właśnie dzisiaj się uda. Dobra, z 3 się nie udało, jeszcze tutaj możemy sobie, też mamy znowu tego dużo. Dobra, pokręćmy, już będzie tutaj huge. I tu w ogóle na ten kryształ teraz 0,1 mamy, ale mam nadzieję, że mi to nie wypadnie, bo ten kryształ jest warty 300 tysięcy gemów. Dobra, i powiem wam, że musiałem z 10 razy zakręcić tym kołem, żeby pokazał się w końcu ten propeller cut. Już 6,5 tysiąca tych petów jest, a więc giga dużo, szczerze mówiąc. No ale niestety nie uda nam się go wydropić. Dobra, mniejsza w to. Idziemy na Terry Plaza szukać tytanicznych prezentów. Na początku może na... A w sumie od razu na pro pójdźmy. Tam szybciej znajdziemy. Dobra, i zobaczmy, jak to wygląda na pierwszej Terry Plazie. 850 tysięcy, no to jest taniej, ale widziałem po 700 nawet. Tylko no kurczę, teraz te ceny mogą rosnąć, powiem wam. Tu mamy za 750, dobra, to jakby jeszcze aż tak nie rosną. Dobra, mamy jednego, jeszcze fajnie byłoby 3 kupić. Tak po 750 tysięcy by nam stykło na 3 jeszcze. Dobra, szukam po 750. Dobra, tutaj kupujemy ostatnie 2. Znaczy mam nadzieję, że uda mi się kupić, bo tutaj ktoś wykupuje. Dawaj, dobra, na szczęście się udało. I pozbyliśmy się właśnie całej kasy i mamy 10. No czyli o 1 mniej niż w poprzednim filmie. Tutaj ktoś mi trade daje, może ma kolejne dla nas. A nie, dobra, już z kimś innym jest. Dobra, idziemy na Priva, bo na Privi oczywiście będziemy mieć najnowszy serwer, na którym są oczywiście te nowe procenty. I w ogóle te Titanic gifty da się wystawiać. Ciekawe dosyć. Czyli niedługo jakby rap się pojawi tych prezentów. Chyba, tak mi się wydaje. Ale dobra, idziemy na Priva. Dobra, zostało mi dosłownie 100 tysięcy gemów. Już na żadnym koncie nie mam więcej gemów. Oby coś udało się trafić, jakby, nie wiem. Odpalmy sobie nawet ten koktajl. Jeszcze, żeby tutaj było większe procenty, jakby podkę na laka jeszcze mamy. I nie wiem, pójdźmy na jakąś inną mapkę, może na jakiejś innej mapce nam to odda. Tutaj sobie może jednego otwórzmy, zobaczymy, może jakąś szczęśliwą miejscówę w końcu znajdziemy i coś nam odda jakby. Zobaczymy, czy cokolwiek lepszego nam w ogóle wyleci niż wcześniej.
No na razie nie, z pierwszego nie za dobrze. Dawaj od razu drugi. Tutaj te dwa pety niestety słabe. W ogóle tu jest taki pet, który nazywa się Santa Paws i on ma lepszy damage niż najlepszy pet z jajka. Tylko że no na 13 tych Titanic Giftów ani jeden jeszcze nie wyleciał. Dobra, jedno tutaj jeszcze otwieramy, idziemy na jakąś inną miejscówę i zobaczmy. No tym razem też nic nie widzę. Jakby nie widziałem na żadnym filmiku, żeby komuś coś innego wyleciało, więc nie wiem, czy te gifty rosną, jak coś lepszego wam wyleci. Albo dobra, zresztą nie chcę mi się bawić jakby w szukanie miejscówy, po prostu tutaj sobie otwórzmy to i zobaczymy, czy coś nam wyleci. Właśnie cyk, no nie za dobrze. Chociaż dużo tych lasek nam wyleci, będę miał do dropienia kolejnych prezentów. Dobra, może zróbmy to tak, że otwórzmy ten jeden i teraz ten jeden otwórzmy i zobaczmy, czy tutaj coś się pokaże, tutaj nic. A czy tutaj może coś? Oj, wyleciał nam ten najlepszy pet, ten Santa Paws nam teraz wyleciał. Zobaczmy sobie właśnie tego Santa Pausa. Mamy 4 w sumie takie i to jest właśnie lepszy pet od tego najlepszego peta w gierce, tylko potrzebowalibyśmy 100 takich, żeby Rainbowa zrobić. No chyba, że Rainbow może wylecieć. Dobra, dawaj kolejny, zobaczmy, czy z kolejnego coś będzie. No nic nie urosło, nic tutaj dobrego nie widzę. Zarobiłbym za to jakieś 20 milionów gemów, czyli miałbym na jakieś 12 huge petów za to wszystko, a na razie nic z tego niestety nie mam. Jedyny plus taki, że wbijam wyższą pozycję mojemu klanowi oczywiście. No tutaj niestety z kolejnego znowu nic. No ten Santa Paws jedynie. W ogóle zwiększyli szanse na te Santa Pausy. Cały czas mi to leci jakby. Tutaj nic, nic i też znowu nic. No i tutaj jedynie potka. I tu taki pecik. Dobra, ile jeszcze tego mamy? Mamy 2 jeszcze te gifty. Dobra, otwórzmy jednego i zobaczmy, czy coś będzie tutaj. Cyk, cyk, cyk. Nic, nic. Ile w ogóle tych gemów leci? Tych gemów giga mało leci. No nie mamy farta. Dobra, dawaj ostatni. Ostatni musi być szczęśliwy. Ja wam mówię, tu mi poleci Titanic. Zobaczycie, to urośnie i poleci Titanic, albo nie urośnie i poleci i tak. No nie urósł. W ogóle ile tych owoców poleciało? 75. Kompletnie nic dobrego nam z tego nie wyleciało. Już otworzyłem łącznie chyba 23 te tytaniczne gifty. Ile wbiłem w ogóle tutaj jakby punktów? 23 tysiące mam. Dobra, jakby podejmiemy kolejną próbę, ale żeby nie marnować tego koktajlu i tej potki, to pootwierajmy jeszcze sobie jaj. Coś musimy trafić, no. Ostatnio nie udało się trafić huge, to teraz musi się udać. Dobra, i na razie otworzyłem za troszkę te tutaj coinek. Widzicie, mam jeszcze 46 tabek. Zobaczmy, jak wygląda progres, jeżeli chodzi o huge. No niestety żadnego nowego nie mamy. Tu mamy tego jednego dino, ale już go miałem wcześniej. Dobra, robimy to tak, że musimy teraz wydropić maksymalną ilość coinów na ostatniej mapce i zostawimy to na noc. Chociaż możliwe, że 46 by mi starczyło na całą noc, ale dla bezpieczeństwa ogarnijmy sobie więcej. I w sumie tu mam te 2 large prezenty. Jakby, nie wiem, czy opłaca się je otwierać, ale sobie kliknijmy 2. W sumie to mogliśmy 2 naraz otworzyć, ale dobra, zróbmy to tak. Tutaj cyk, nic ciekawego. Ciekawe, czy tu jest jakaś szansa na huge z tych large prezentów. No ale nam nic ciekawego na pewno nie wyleciało. Dobra, farmię te coiny i bierzemy się dalej z otwierania. Dobra, i to już zajęło dosłownie chwilę i mamy max coiny ponownie, więc robimy to tak, że odpalamy 3 te potki, do tego 4 te. No i pójdę dokupić trochę więcej w sumie, żebyśmy mogli całą noc otwierać i otwieramy to całą noc. I w sumie otworzyliśmy zaprawie wszystkie sztabki, nie mamy już w ogóle boostów i czy udało nam się trafić nowego huge'a? Niestety nie. Udało nam się trafić 51 colorful dragonów. No nic, sprawdźcie sobie film, który wam się wyświetla, może w kolejnym się uda.